To ojciec Jan Góra. Od 20 niemal lat młodzieżą z całej Polski zapełniał pola nad Jeziorem Lednickim. Spotkania młodych pod bramą rybą stały się dla wielu coroczną tradycją. Oto jak zapraszał po raz ostatni. Czekam, aż zapełnią się pola lednickie, a kiedy zrobi się zmierzch, wybierzemy Chrystusa i pójdziemy wspólnie za Nim. Czekam na Was. Mawiał, jak to jest, że ja, nie mając dzieci, mam przecież dzieci i to często mam je bardziej niż ci, którzy je mają. Odszedł nagle, zasłabł w czasie mszy, zmarł na posterunku. Był dominikaninem, doktorem teologii, duszpasterzem akademickim. Odszedł z tego świata, nie trzaskając drzwiami. Ojciec Jan Góra miał 67 lat. Ksiądz Jan Kaczkowski zorganizował w Pucku hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio. Do wolontariatu hospicyjnego angażował tak zwaną trudną młodzież i osoby skazane. Chorym dawał godność umierania. Wolontariuszy uczył pokory wobec życia. Wszystkim mówił, nie można się kochać, kiedy tylko się kopiemy i gryziemy. Cierpiał na nowotwór, ale to nie przeszkadzało mu w codziennej charytatywnej działalności. Napisał, pukam się w przeżartą rakiem głowę i mówię, jeśli przestaniesz wstawać do umierających, to spadaj. Każdy cmentarz, który mijamy, czy każdy kościół, który mijamy, uświadamia nam, czy także każdy krzyż, który mijamy, powinien nam uświadomić skończoność naszego życia, ale nie po to, żeby żyć w przerażeniu, wszyscy umrzemy, ale żeby przynajmniej na jakiś czas popatrzeć we własne sumienie i pomyśleć sobie, co tam się w nim dzieje. Ksiądz Jan Kaczkowski miał niespełna 39 lat. W maju zmarł arcybiskup, metropolita senior gdański Tadeusz Gocłowski. Napisano o nim, gdyby to nie Arystoteles powiedział, że polityka to roztropna troska o dobro wspólne, te słowa zostałyby zapisane w dziejach ludzkości jako myśl biskupa Tadeusza Gocłowskiego. Kierował się naczelną dewizą, nigdy jeden przeciwko drugiemu. Trudności są, różnice są, podziały są, ale jesteśmy jednym narodem. Dobrze czuł Polskę. Potrafił przewidywać polityczne wybory Polaków i podkreślał rolę więzi narodowej. Gdy trzeba było zdawać egzamin z polskości, z ramienia kościoła obserwował negocjacje przy okrągłym stole. W 2011 roku arcybiskup Tadeusz Gocłowski został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej orderem Orła Białego. Napisano o nim, że był kimś ważnym dla Polaków i ważnym człowiekiem dla Polski. Miał 85 lat. W sierpniu zmarł kardynał Franciszek Macharski. Wielki przyjaciel papieża Jana Pawła II, uważany za powiernika wielu jego przemyśleń. Ciepły, opiekuńczy i potrafiący zdobywać zaufanie wiernych. Nie mówimy tego jedynie z szacunku dla kardynalskiej godności. Franciszek Macharski otrzymał przecież Order Uśmiechu, a ten, przyznają dzieci, najwyraźniej na to zasługiwał. Był orędownikiem pojednania i tego wewnątrzpolskiego, i szerzej pojednania między historycznie poróżnionymi nacjami. To dlatego otrzymał od prezydenta Niemiec Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą. To dlatego był głęboko zaangażowany w dialog między Polakami i Żydami. Honorowano go obywatelstwem wielu polskich miast. Nadawano tytuły doktora honoris causa polskich i światowych uczelni. Opanowany i spokojny. Będzie taki czas, który już nie będzie czasem, ale bezkresem. Wtedy będziemy najbardziej sobą. Dlatego warto żyć. Kardynał Franciszek Macharski miał 89 lat.